Młodzież lubi radykalizm. I tu jakoś Jan Paweł II pozyskał sobie to wielkie zaufanie do młodego człowieka, którego widział w wymiarze powołania. Nie chodziło tylko o powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, ale o bycie blisko Chrystusa. Myślę, że w życiu Jana Pawła II sprawdzało się to, co kiedyś mówił święty Leon Wielki: chrześcijaninie, poznaj swoją godność. Jan Paweł II uczył młodych ludzi godności chrześcijańskiej, bycia w Chrystusie, bycia bliskości Chrystusa. Kiedyś przecież powiedział również zadać katechumenowi pytanie, czy chcesz przyjąć chrzest, to znaczy zadać mu pytanie, czy chcesz być świętym. I dlatego oni uważali Jana Pawła II jako człowieka bliskiego Bogu, jako człowieka świętego. Nic więc dziwnego, że po jego śmierci właśnie młodzież, która jest tak bardzo wrażliwa na to, co dobre, piękne, chrystusowe, zawołała Santo Subito. To jak gdyby odpowiedź na to, co Jan Paweł II dał młodzieży przez lata pontyfikatu. Zawsze szukałem was, to jest to poszukiwanie Piotra, a teraz wy przyszliście do mnie. Miłość. I na tą miłość Jana Pawła II do młodzież odpowiedziała miłością.